Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Ruch tak prosty i przyjemny, że aż nie chce się z niego wychodzić. Teoretycznie jest to lasso przed sobą, ale bardziej adekwatna jest nazwa kręcenie ciasta. Dlaczego? Przede wszystkim, jeżeli idąc tropem lassa będziesz wykonywać ruch kozłowania w tej płaszczyźnie, czyli tak naprawdę przód-tył, to istnieje spore prawdopodobieństwo zsunięcia się koła w kierunku zgodnym z grawitacją. Przeanalizujmy więc, co faktycznie dzieje się tutaj z ręką. Wyobraź sobie miskę, która jest po bokach oklejona ciastem, a ty to ciasto próbujesz zgarnąć w ten sposób. Zwróć uwagę na ten hak, to jest właśnie to, co uniemożliwia hula upadek. Nie przejmuj się tutaj utrzymaniem równej płaszczyzny, ale jeżeli bardzo ci na niej zależy, najzwyczajniej przyspiesz. Żeby dało radę wykonać kręcenie ciasta, trzeba po pierwsze wybrać hula, które się zmieści, czyli niekoniecznie takie, które sięga nam powyżej kości biodrowej. Po drugie, należy się pochylić. Zaczynamy kręcenie tak jak każde inne lasso, czyli od zamachu. Jeżeli chcesz zakręcić w lewo, weź zamach prawą ręką. Natomiast jeżeli chcesz kręcić w prawo, zamachnij się ręką lewą. Jeżeli chodzi o przekładanie hula z ręki do ręki, to wykonuje się to jednym ruchem. Nie staraj się utrzymać obu dłoni w kole. Jest to zwyczajnie niewygodne. Zmiana następuje w momencie, kiedy koło jest od nas najdalej, a palce mamy ułożone w hak. Dołóż drugą rękę, również w haku, a pierwszą wyjmij. I już! Skoro umiesz już wykonać kręcenie ciasta i możesz go robić w nieskończoność, naucz się, jak się z niego wyplątać. Na początku musisz zmienić chwyt z wewnętrznego na zewnętrzny. Kiedy hula jest najdalej od ciebie, a twoje palce tworzą hak, dołóż kciuk. Super! Teraz idąc zgodnie z ruchem hula, podnosimy je nad głowę. Tu właśnie dokonuje się wspomniana zamiana. Kciuk zostaje tam, gdzie jest, reszta palców się otwiera i zamyka z powrotem na hak po zewnętrznej stronie obręczy. Od tego momentu masz hula w permanentnym haku i możesz wykonywać przed sobą ósemkę. Ten ruch jest tak naprawdę wave'em, tylko bardzo szerokim, w dziwnej płaszczyźnie. Nie widzisz tego? Wave to ósemka w 3D. Spróbuj wizualizować sobie, że hula rysuje ten kształt w przestrzeni. Widzisz? No, mam nadzieję, że widzisz. Nad głową i przed sobą. Do znudzenia, poruszając luźno nadgarstkiem. To clue tego ruchu. I luźny hak. Nigdy o tym nie zapominaj. I nie zaciskaj palców.